Jesteście gotowi na Melo? Jesteście gotowi na disco? Elo, Czy dzisiaj zagramy w Payday 2 i nareszcie cała ekipa specjalnych ludzi, pogromców życia i śmierci została złożona. Jest nam jeszcze Paweł oraz Admiros i Plaga oraz ja, Kapitan Bloody. Elo, elo. Siema. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie piękny, łatwy skok na galerię sztuki, czyli krótko mówiąc, nic, wszystko to, co najlepsze dla człowieka. Elegancki skok na galerię sztuki, zobaczymy jak nam pyknie. Dobra, okay. No i teraz ogólnie Paweł, jesteśmy w takim planowniku, co nie? Tak. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda mapa. Mało jest do planowania z tego co widzę, ty może nawet na cicho się uda. No nie wiem. A właśnie, o tym zapomniałem, w ogóle tak, bo właśnie o tym też wam zapomniałem. Kliknijcie na mapę. No. Tak, i ogólnie na mapie jest, to jest mapa, co nie? No, jak widzicie w replanning, to tam jest mapa. A, dobra, no. Na tej mapie jakoś da się też rysować, ale nie mogę sobie przypomnieć, jak to się robiło. No, a klikasz i D. I ogólnie, i po... Ta, jak? Na D kliknij. Na D? D i Ctrl i lewa myszka. O, Ctrl i tak. Lewa myszka, tak. Bo to pamiętajcie, ten. Że jedzie z nami Paweł. Tym razem właśnie. O, widzę, że wszyscy pamiętają o tym. Dobra. Koniec rozmawiania. Ogólnie... O nie mogę, skąd ja to wiedziałem. Dobra, koniec. Po prawej stronie są Mission Beneficial. I to jest planowanie troszkę innego rodzaju. Jak jest mapa, zauważ, że każdą rzecz, czyli ammo bag, wszystko da się rozłożyć w konkretnych miejscach. Czyli na przykład ammo, masz kilka miejsc, znaczy w tym przypadku są tylko dwa miejsca, gdzie na przykład chcesz... Nie, w sumie jest więcej. Dobrze, chodźmy sobie. Bo zobaczcie, że to jest mapa dwuczęść. Nie, to jest po prostu powiększenie. W sensie po prawej macie jakby teren budynek. Wokół, teren wokół, a tu macie budynek. I jakby można, i możemy się zastanowić, gdzie chcemy rozłożyć różne rzeczy, co nie? O, kamera access, nie wiem czy zobaczcie. Możemy na przykład bo widzicie, bo ogólnie w budynku będą kamery i możemy gdzieś te kamery tutaj rozłożyć, czyli dostęp do kamer. To może rozłóżmy go na... Gdzie to jest pytanie? Near Skylight A1. Dobra, to tak zrobimy. Myślę, że nie ma sensu. Chyba tak? Dobra, to tak zrobimy. Kamera access. Dobra, to wykupia dostęp do kamer. Co to jeszcze mamy? To tak, może wykupimy drabinę, będzie łatwiej troszeczkę. Tak, drabinę zawsze wykupiłem. Z lepiej, nie? Drabiny zawsze jest lepiej. Mniej szczeble i w ogóle, nie? Dobra, tak. Można jeszcze jakiś wykupić entry point. Co to jest? Nie mam pojęcia. A, wiesz. Kupimy. Na bogatości. Ale fajna ta gra jest, mi się podoba. Już, tak, rysowanie jest. Nie? No jest no, fajnie, tak, podoba mi się, super, kurde. Jest rysowanie jest ale spoko, fajnie. No. Dobra, skończyło mi się, nie mogę już więcej. Mi też się skończyło. A, ale widzisz? Lipa. Oszukali mnie. O, gdzieś się skończyło. Dobra, jedziemy już? Dobra, i rzeczy ja pokupowałem. I tak, ogólnie ja się przebiorę chyba... Widzę co, nie wiem czy nie założyć czegoś lżejszego, szczerze mówiąc. No. Bo jestem jakiś taki chyba za ciężki. W sensie chodzi o... Bo tam w sensie za bardzo wykrywalny jestem. Nie chcę być tajny, misję robić, to chyba muszę być trochę lżejszy. O, założę coś lekkiego takiego. O, takie coś lekkie. Czyli siła wykrycia. Tak. Masz tam na dole jest napisane jak bardzo jesteś wykrywalny. Na przykład Paweł jest w tej chwili najmniej wykrywalny ogólnie rzecz biorąc, nie? No. Dawajcie ready, jedziemy z tym tematem. Możemy lecieć. No, zobaczymy. Ready, steady, go. Tak jest. Jej. U Admiro się dojdzie ready jeszcze. O, pięknie. Udało mi się za pierwszym razem. Ready daj. Dobra, bardzo zaczynamy. Będę ready? Dobra, popowiedz go za. Dobra, nie. Cicho. Paweł nie zabije od razu. Dobra. To jest nasz budynek docelowy. Od razu mamy, już, okej. Tak, idę na dach, sprawdzę kamery. Tak, mamy kupiony, tak, na dachu jest właśnie podgląd kamer, który został wykupiony. Ja tam oraz, pójdę tam. Oraz zamontowaliśmy jeszcze drabiny, żeby ułatwić sobie zadanie, więc drabiny też mamy. Gdzieś, tutaj chyba. Gdzieś mamy drabiny. Mhm. No potem da się wejść w sumie, chodź. O, patrz. Dobra, to ja przejrzę te kamery, a sobie może wejdziecie, nie? Chodźcie, znaczy, poszukajcie chodźcie, dookoła co i jak. Gdzie jesteście? Widzicie tu wszyscy? Dobra. Wszyscy, ale to gdzie ktoś się nie rusza. Dobra, widzisz, jest. Ty możesz strażnika, widzisz przez strażnika, my go w ogóle widzimy jak ty jest. No łazi sobie, no. Jest. No łazi sobie. Dwóch no, strażników dwóch jest, dwóch strażników. Jeden jest. Za Ty możesz zaznaczać ich? Bo ty możesz ich zaznaczać? No ja ich widzę tutaj. Dobra, to popatrz gdzie są strażniki, masz chyba dostęp już do wszystkich mówię. Hali.
Macie, nie? W głównej hali jest takie biurko, recepcja, i za tą recepcją jest jeden strażnik. A drugi strażnik z tej głównej hali poszedł do hali WC. I chodzi tam z powrotem. No tak, hala WC się nazywa. Hala, dobra, WC. Ogólnie na razie nie wchodzimy jeszcze. Przejrzyjcie sobie okna i zobaczcie, czy nie chodzą gdzieś jeszcze strażnicy. Dobra, ten drugi strażnik właściwie to on chodzi po całym budynku, bo widzę go teraz, że jest poszedł jeszcze do innej hali. Jest jeszcze jeden, niezaznaczony. Uważaj, tylko uważaj, żeby was nie zaznaczyć. A jak się zaznacza? Chyba pod F-em się zaznacza, jak się patrzysz na strażnika jakiegoś. Ja myślałem, że lewym przyciskiem myszy. No dobra. Aha, no dobra, no to nie. To nie. Nie? No, to mam, zabiłeś go, Paweł, tak? Nie! Co ci chodzi? Dobra, ogólnie, a nie wiem, czy jest tu jakiś, myślicie, bo pewnie będziemy musieli kamer unikać, a ewentualnie je zniszczyć, co nie? Mm-hmm. Ale jest tylko trzech strażników, możemy ich obezwładnić, jak się dobrze ustawimy. Ale nie możemy to zrobić przed kamerą. Kto widział? Patrzcie, strzelili nas przez te okno w dachu. Ale jak? Jakim cudem? No nie wiem jak, no było detekt. No w planie, dobra, zabijaj się. No co pani plaguł się, przecież wszyscy żyją. Co się stało? Spróbujmy jeszcze raz może, dobra? Bo tak, czemu? Tak szybko dawaj, pykło. No bo tak szybko pykło, co nie? Ja już zabijałem. To po tajności. No to nie możesz zabijać, bo to robimy po ciemności. Ale jak już nas wykryli, Brady. Ja już zabijałem. Jak dobra, zabijałem, dobra. Strzelam. Bo się rzuca w oczy, co nie? Jakiś taki duch na dachu. Dobra, słuchajcie, zróbmy inaczej. Spuśćmy się tam na dół i zróbmy rozpierdzie. Tak, ty byś tylko się spuszczał. Tak, no właśnie, ty tylko o spuszczaniu mówisz, nie? A, bo tu były te schody na dach, jakby ktoś nie wiedział. No to ta drabina nasza gdzie jest? Nie wiem, może to schody. Może zamiast drabiny zamontowali nam schody po prostu. A ja tu się otworzy. No i przecież ich jest tylko trzech. Wbijamy tam, zabijamy przez pizzę. Ale kamery są pewnie. Kamery podłączone. Też można rozwalić przecież. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się bawić w unikanie kamer, bo ja się boję, że to jest coś takiego, że jak jest za dużo, jak na przykład zobaczą, nie rozwalaj teraz kamer, jak zobaczą, że są rozwalone. Patrz, już widzę. Są lasery, przyjrzyj się. Lasery? No to na pewno, to oczywiste. Wow, już mnie widział przez szybę, ale uciekłem. Jesteś bardzo widoczny. Nie podchodźcie do tamtego okna. Cześć, jesteśmy na dachu, także jest trochę to podejrzane, nie? O. Ogólnie, Plaga, przyjrzyj się, chodź tutaj na chwilę. No i te, Popatrz na przejście pomiędzy pokojami. Widzisz? No, widzę lasery. Rzeczywiście, lasery tam są, no. I trzeba będzie je jakoś wyłączyć. To ja idę poszukać alarmu dookoła budynku, może coś stoi. Cokolwiek. Kurde. Nie, patrzyłem na sterowanie i nie ma, no nie można zaznaczać strażników. Dobra, chyba, że ktoś ma umiejętność specjalną. Plaga, zobaczy w jakimś pomieszczeniu, a nie, bo już nie mamy chyba tego, już kurde, chyba to trzeba za każdym razem trzeba kupować. Trzeba kupić. No, jestem ciekaw, czy w jakimś, wiesz co, bo bym wbił do pokoju, tam gdzie nie ma kamer, najlepiej. No. I zaczął operację właśnie od tego pokoju, co nie? To spoko, ja się przejdę dookoła i zobaczę, co się uda zlokalizować. Patrz, no właśnie, czy można zrobić na przykład tak, że oni... Jest! Razem, ej, security, tutaj będzie. Ej, chodź, Plaga. Mam nie ma tego security. Auta. Security. Okay, musimy się dostać auto, tutaj. Co było po lewej, to była nasza drabina właśnie, bo już jej nie trzeba ma. Się kogoś tutaj nie ma czasem. Dobra, mam security, czyli pomieszczenie security, czyli tam, gdzie musimy się dostać w pierwszej kolejności. Dla dobra. W halice idzie strażnik. Idę. Dobra, tak, ale tutaj widzę security. I to jest miejsce, gdzie w pierwszej kolejności trzeba się dostać, Plagusie. Dobra. Do security musimy się dostać. Nie, musimy się dostać do security, żeby po prostu mieć dostęp do kamer. Wiecie, wiadomo o co chodzi. Mogę zabić strażnika? No ja nie zabijaj z tej odległości. Nie, cofnij się. Zrobimy dobra. Tak, te okno gdzie się ma otworzyć. Security? Tu, tutaj, po tej stronie. Dobra, otwieram to. Bloody! Brawo! Brawo! To jest świetny sposób na otwarcie okna. Wbiłem tak, że spadłem. Wow, ja też! Jej! Najlepsi włamywacze na świecie! Skaczą z okna, nogi sobie łamią! Dobra, brawo! No cześć, Vladi! Też połamałeś sobie kolana? Biegnę po was! To się nazywa wejście z komedia, nie błamanie. Zadzwońcie na 112. No i zaraz. Tutaj, wiecie, w galerii sztuki mam połamane nogi. Co za gęci. Umarłem. No poważnie, nie dojdę. Dobra, restartuję. Dobra, dobrze, no poszło. W każdym razie... Nie mamy sznurków, żeby się tam zjechać sobie bezpiecznie. No właśnie, nie wiem, może jakieś sznurki da się montować. Może drabiny właśnie. No, na pewno się da, tylko nie mamy tego. Tak, tylko że nie stać nas na takie rzeczy. Jesteśmy biednymi włamywaczami. Redy, kto nie dał redy?
co tu mam wypróbować? Poczekaj chwilę, kupuję dodatkowe rzeczy, tak jak... A dobra, w sumie kupiłem tylko ten klucz, entry wiem, point, co to jest. Patrz, kupiłeś. Oh my God. No wiem, a co to jest entry point? To jest do wyjścia. No właśnie, no. O. Dobra, zaczynamy, dawajcie. No, to ja już jestem ready. No, Admiral. Może to jest... Admiral, dawaj, ready. Może to jest ta drabinka właśnie do kupienia, do zejścia. Ale gdzieś tam musi być wejście do środka. A w sumie, a może faktycznie to jest drabinka, którą trzeba kupić i wtedy można zejść przez okna. O. No teraz nam się coś świeci. A, z tej strony już nie ma tej ciężarówki. Jak to nie ma? No nie, no, nie ma jej. Przejść schodami. Ona jest randomowo widocznie. A bo ona była podstawiona. Dobra, teraz tak, ogólnie ostrożnie, bo tu strażnik schodzi. Dobra, no, zrobimy to teraz trochę spokojniej, znaczy proponuję nadal ten... Trochę lepiej niż wcześniej. Bez łamania nóg, tak. Boże, dwóch strażników teraz stoi. Pewnie, że tak, to było świetne. Ej, skakujmy, skakujmy. W innym pokoju jest teraz ten pokój. No. Pokój ten, bo znajdźcie na mierzalkę, czyli ten pokój. Dobra, no, ja się włamuję do środka tam bokiem. Dobra, ale poczekaj, oj dobra, uważaj na kamerę. Security room. Spoko. Security room jest w pokoju zaraz koło kibelka, dobra, może się udać. Byleby tam dobiec, zanim alarm się włączy i nie patrz tego statku. Nie, wiesz co, zrobimy to pomału, jak się uda to pomału, jak nie to trudno. No wiesz, chodzi o to, że te kraty się opuszczają, no nie, i to jest przypał. A można zrobić tak, że ktoś się poddał? No, ale no bo jak nie wykryją, dobra. Ej, to może idźcie na górę, będziecie mi mówili, gdzie oni są. Dobra, zaraz to zrobimy. Idź też na górę. Chodźmy na górę, nie? Tak. Ej, zostaw się na górę. Przez kibelek. O, jest strażnik, cofaj się. Ej, czy na wejściu przez tą salę nie ma laserków? Nie ma, ale tu się krata opuszcza ostatnio, nie mogłem przejść. Dobra, dwóch jest po lewej, to nie wychodź. Dobra, zobaczmy, czy są kamery gdzieś tam. Chodź, zobaczmy, czy tu są kamery. Kurde, można i ktoś powinien siedzieć wtedy przy kamerach, jakby ktoś powinien siedzieć na górze na dachu, to by nam mówił cokolwiek. Dobra, idę dalej. Chodźmy, wystrzelajmy ich i... Nie, zróbmy jak to. Jak się wystraszyłem! Te suszarki się łączają same! No. Uważaj! Kamerę masz. Dobra. Zaraz zobaczę, czy to jest kamera. Drogu? Fajnie. Tak, to jest kamera. Fajnie, nie? Dobra, rozwalę. Dobra, rozwalcie ją. Tylko pilnujcie, żeby strażnik żaden nie przyszedł, co nie? Dobra, mam ją. Dobra, powiedz mi, czy jest... Dobra, czy macie coś takiego, jak można otworzyć ten security room? Jakiś nie, wy tam zostańcie, Paweł, zostań tam. Bo dam ciebie, to zaraz się wywrócisz o coś. No to co? Nie, no poczekaj, stoimy. Chodź, Plaga. No ja muszę, bo tak to nie przeżyję, znaczy znajdę Plaga, bo to kamery. Będzie mega w chuj podejrzany. Tylko, dobra, ktoś ma cichego drilla, bo jeszcze nie zdążyłem w to zainwestować. Dobra, mam strażnika jednego. No nie. Czym się zabija po cichu? Tłumikiem. Ale kurczę, chyba będę go uderzyć czy coś? Nie, to... Dobra, leży strażnik. Mój też leży. Kamera nie zobaczyła, że nie żyje. E się bije. Co? Bierzemy karabiny już? Dobra, grzejcie z nimi. Dobra, nie udało się. Tak? Dobra. No i się zamknijmy. Mamy w środku, bardzo wejdźcie, ej, dobra, wejdźcie przez szybkę, ja podłączę drilla do cel. Jest tu może ten? Jakiś laptek. Dobra, Paweł, teraz możemy bić. Źle to zrobiłeś, bo na początku powinniśmy dostać się tutaj. Chodź, Plaga, pokażę ci. Nie dostaniemy się teraz do was. Obejrzymy sobie mapę i zrobimy to następnym razem lepiej. Patrz, Plaga, następnym razem na powierzchni powinieneś tam iść, tylko powinniśmy się dostać góry, tutaj. Dawaj. Tutaj się dostać. W góry? Dobra, to idziemy. Poczekaj, ja mam... Uważaj na nożyki. Ej, moment, ja tego nie mogę C4 podłączyć? Poczekaj, sprawdzę. Nie. Ale to nie by był alarm, jakbyś C4 wysadził, nie? No teraz tak, ale... Chodzi o to, że... Jaki alarm? Chodzi o to, że na cicho się tu włamujemy za pomocą cichego drilla, co nie? I wyłączamy kamery. Na początku trzeba było kamery włączyć. Nie ma nic do ukradnięcia, bo ja nie mam drilla, żeby się włamać do obrazów. To trzeba było nie włączać alarmu. A co to za gówno? Czemu nie mogę... Czemu kamerę... Może kolbą? Jebnij kolbą! Nie da się otworzyć tych. Widzę, bo nie macie drilla do przecinania krat. Nie mamy, of course. Macie? No nie. Nie. Ale gówno. Ja nie wiem... Tu nic nie ukradniemy. Dobrze, przygotowani. Ej co, nie mamy, jak nie mamy, czego nie mamy do otwierania krat? Co drilla do otwierania. Tej piły! Piły nie mamy do otwierania, do przecinania krat! No, goddammit! To jest chyba, ale nic będzie, nie ukradniemy. Jesteśmy po prostu najgorszymi włamywaczami na świecie. Zamknięci teraz, to ale... dobrze. No jesteśmy dobra, zamknięci, ale nie, security, dostaniemy się do security, to otworzymy. No. Tylko czemu nie mogę podłożyć tutaj jebanego... Ej, czy policja przyjechała? No to strzelaj, Paweł. Tak, policja przyjeżdża. Jedziesz z nimi, to jest twój moment.
Wykorzystaj go. Tak, już nie robimy na cicho, teraz już tylko GTA. Ej, co za gówno, ja nie wiem. Bo... Ej, jak wiecie, ale dramat, ale dramat. To dajcie, bo to jest coś no, taką chcę, żeby się dostać. Szukam. Ej, chyba tam jeszcze live. Ten za ladą może ma. Wiecie co, możliwe, że tak było, co nie? Bo czasami tak faktycznie jest, że przy ladzie mogło być ewentualnie, Przeszli przez ścianę? Co? Przez nie, ścianę nie, się oni łamują? Tak tworzyli, wiecie? Aha, to dobrze. Nie no, wlezli tu przez ścianę, chłopie, do środka. Nie, 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 nie otworzyli. Wysadzili, no otworzyli sobie po prostu. Chodźcie zobaczyć. Gdzie jest dziura w ścianie i wskakują policjanci. Tak? Co? Już sześciu zabiłem, siódmy. Pokaż, chcę też zobaczyć. Normalnie dziura w ścianie. Dziura się patrzy. Wow! Ej, dobra, bo chcę się do drilla dorwać. Chodźcie tutaj. Druga ściana w pokoju obok. Weź Paweł, chodź tutaj, będziesz pilnował ze mną. Bo tu dwie ściany są. Chodźcie, tylko powierzchnia z drillem, mamy go pilnować, ziomeczki. No to pilnujcie we dwóch, a ja będę ich rozwalał. A tu też jest wejście, oni też no ale chodzi o to, że tutaj wchodzą, czy nie? Dobra. O kurde. I tu najszybciej wchodzą. No. Dobra, otwarte wchodzę. Nie, na razie jest ich mało, więc luz. Nie? Kamery przejęte, udostępniam wam dostęp do obrazów. Świetnie. Na pewno to się przyda. No bardzo się przyda, kradnijmy o, już. O cholera jasna, ile to będzie trwało hakowanie. Ile? No hakowanie to nie są proste rzeczy. 300 sekund. Kiedyś zrobimy to po cichu. Kiedyś zrobimy to po cichu, tak jest. Tak, zrobimy to kiedyś po cichu. Właśnie zostawimy taki... Pawła w domu i jakoś pójdzie, nie? Nieprawda, wszystko dobrze. Prawda. Mówiłem. O, na dachu! Rozrabiaka. Na dachu nawet są. No, ej, na dachu wszędzie są faktycznie. Dobra, zrobimy to kiedyś po cichu. Musimy po prostu się kiedyś trochę poćwiczyć jeszcze. No tak, troszeczkę. Nie za dużo, ale tak jeszcze z 5, 50 godzin może. Rozpierdziel jest. No rozpierdziel, bo oni tu wszyscy wbijają. Ogólnie fajnie trochę zajmie, ale czekajcie, to mamy zabić teraz wszystkich. What the fuck! Teraz tu oddziały są odbijają. Tak, dziurą, oni dziurą. Się dorwać. Ile tu dziur jest? No a co? No musieli jakoś się dostać. Oni zaraz rozpiszą ten budynek cały. Ja nie mam latarki, to jest najlepsze. Ja też nie mam właśnie. Co to jest? Tak. O, amunicja. Oj. Przyda właśnie. Się. I czekajcie, muszę wrócić się tam, do gdzie jest Bloody. O. A tu jesteś. No, policjantów też muszę tam torbę rzucić. No, ej, słuchajcie, policjantów chyba nie ma aż tylu, nie? Kiedyś, no jak to nie widziałeś, ile tu było? Ale kiedyś ich zabraknie, nie? Nie. Nie, no nie, bo oni nowy mają tą reprodukcję nowego, masową. Oni się klonują. Dokładnie. No. Cały czas. W każdym razie ja wam powiem, że tą misję można było na kilka sposobów zrobić. No. My wykorzystaliśmy ten najgłośniejszy. Najmniej opłacalny. Dobra, ja tutaj rzucę torbę może, co? Ktoś tu coś hakuje? A, hakowanie nie mogę. Tak, tak. Nie mogę tutaj. Długo to potrwa? Ile to? No, jeszcze 200 sekund jeszcze, czyli aha, takie... Aha, to spokojnie. 2 minuty. Dobra. Plus. Nie, to myślę, że spokojnie, posiedzę. Co nie? 3 minuty, no. To wiesz, palcem w dupie. A już nie wchodzą, widzę. Wchodzą. Wchodzą, tylko oni mają czasami przerwy, co nie? I dlatego. A, na przerwie, na pączku na są kanapki, teraz. Na kanapki, no. No, przerwa no? Na kanapki, o to chodzi. Ale my mamy torbę medyka, więc spokojnie możecie przyjmować obrażenia. Bo drugą dziurą tam, na plecy. Jako? Odwróćcie co? Się w moją stronę bardziej, bo są dwie dziury. Ja 189 sekund, nie wierzę. Flaga, mam takie przeczucie, że powinieneś być bliżej nas mimo wszystko. Ale tu są dziury z policjantami, ja no to oni miałem uwejście od razu. Przecież oni nie będą stać no. W ale patrz, oni są tu bezbronni jak przeskakują, nie? A, no chyba, że w ten sposób. No wiesz. Dobra, no to... Jak, no, sobie, jak sobie chcesz? Uratowałeś dupę komuś, Admirosowi. Ej. Ej, ej, ej. Oś zwykli policjanci skakują, już nie jest łatwo. No, przelatują przez ciebie. Słotu zabrakło, wiesz? Nie, nie, no. Bo to falami nadchodzi, wiecie? Jak teraz nie ma słotu, wow, to będzie kiedy indziej. Dymny. Się zależy nie, też błyskowy. Od mapki. Aha. Mogę tu wyskoczyć? Oczy mi pieką. Dziurę? Może lepiej nie, bo gorzej jak nie wrócisz. No właśnie, wiesz, Admiros, nie wiadomo ile... Oni pewnie budynek cały otoczyli. Jeśli otoczyli cały budynek, to nigdy się w stanie wydostaniesz. A, tam co ty gadasz? Kiedyś mi się uda. Nie, nie wiadomo. Być może to jest ten. Droga w jedną stronę tylko. No. Dobrze jest. Zawsze ale mogą być gorzej. Policjanty. Ej, ma ktoś może z was coś takiego jak dalekie rzucanie? Nie. Z torbami? Że no ja torbami? Mogłem wziąć, ale nie wziąłem. Żebyśmy nie puszczyli z torbami. Jeszcze. Bo tutaj jest taka fajna taktyka, pójdziemy. Że to wynosi. Teraz to chyba nie ma znaczenia. Może zamknąć kibel? Że można przez dach wynosić, wiesz? Że jedna osoba stoi aha. Na dachu drzwi? Nie da. I ktoś podaje mu woo! Jej torby. To tam szepczesz, Paweł? Nic, nic, nic! Paweł, nie baw się w kiblu, to nie jest za dobry pomysł. Fuck.
Kurde, ile ich tu jest. No, trochę jest. No nikt nie mówił, że będzie łatwo, co nie? No. Dobra, ponad minuta do odblokowania krat. 1 minute. Jej. O, jest apteczka, tą apteczkę sobie wezmę. To musimy jeszcze troszeczkę tu wyciągnąć. Nie bierz, Paweł, apteczkę, nie bierz, masz pełne życie. A, bo to się kończy, tak? No, te. Myślałem, że to jest nieskończone. No. Nie, nie za dobrze byś chciał? No, za bardzo? No. Masz nie zniszczalno byś chciał? Przygotowałeś się? No, pełne to życie masz. Strzela. Uważaj, za tobą! A! O, ile tu jest ludzi w ogóle? Spuścili się, uwaga! Ja muszę się no, odleczyć. No, znowu się spuścili. Paweł tylko o jednym myśli. Nie, dobra, może faktycznie schowajmy się w tym pokoju tutaj. Bo zostało 30 parę sekund, no. To jest najlepszy sposób, póki co. Dobra, idziemy 9 i potem stąd wyjść. Gdzie jest Paweł się ten, ktoś by mi pomógł przejść tam. Dobra, idziemy. Ja tutaj mam towarzystwo bardzo duże. Nieprawda! Oni nie są wcale tacy źli! Jakbyś się z nimi zaprzyjaźnił, to nie byłoby problemu pewnie. Pewnie tak, tylko chodź, Plaga, idę po ciebie! Wo! Dobra, ja bym zaczął penetrację obrazów od WC, więc chodźcie tutaj. Penetrujcie! Od WC? No, od WC, chodźcie tu wszyscy. Dobra. Bo zaraz zostaną odblokowane kraty. Będziemy, widzicie, te wszystkie obrazy, trzeba je ukraść, one są cenne. Dobra. Tak? A no. Ten mi się nie podoba, chyba nie jest cenny. Co to zobacz, jest tu ci się nie podoba. To jest jakiś pasgroły. No proszę cię, to jest dzieło sztuki, to jest... O, dobra, okay. Odblokowane. Bierzcie obrazy. Dobra. O. Jak się bierze obrazy? Wiecie co, tylko te z takim znaczkiem sprzedane bierzcie. A, no. No, faktycznie. A reszta to... Bio! Reszta jest nie mało cenna. Co to jest? Policji tutaj trochę jest, halo, chłopaki. Ło, wpadam. Mam obraz. I przechodzimy do tego pomieszczenia. Chodź, jest WC. Drugie, co nie? Przenosimy to. Uważaj, to jest torba medyka. Pakujemy. Admiros, plecy, i plecy. Dalej. Plecy, Admiros. Dobra. Chodźcie tutaj dalej. Widzę, kurde, co tu się dzieje? Już, bo jest chaos totalny. No, trochę się zrobiło tutaj chaosowo. To jest. A, są pojemniki na obrazy. Zbieracie te obrazy? Tak. Trzeba je bez nosić, trzeba je przynosić, bo można tylko jeden obraz nosić. Trzeba je tak przerzucać. Wiecie o co chodzi. Przerzucamy je do następnych pomieszczeń, żeby wszystko było w jednym miejscu w ostateczności. No, dobra. Zbieramy co się da? Czyli te takie specjalne obrazy? No. Już nie ma przerzucamy więcej. Dalej. Nie, tu jest na przykład, widzę. Może przeładuję sobie, będzie łatwiej. Ja? To nie przenosimy je dalej, czyli ogólnie pomagajcie mi do następnego pomieszczenia przenosimy, co nie? Żeby. Dobra. Żeby potem przy ucieczce były wszystkie koło nas. W sumie tutaj nie ma żadnych sprzedanych, także luz. No wszystkie, mało się sprzedało, widzę. Mało. Nie, mało obrazów się sprzedało. Rzeczywiście, jakiś taki gorszy dzień dzisiaj mają. Nie wiem dlaczego. To zupełnie nie mam pojęcia. Dziwna sprawa ogólnie. Dziwna sprawa, no. Dziwna sprawa. Dużo ludzi przyszło, no nie? Cały czas coś przychodzi. Cały czas. A nic się nie sprzedaje, ja nie wiem. Dobra, przerzucajcie ale te obrazy. Ale tu wbijają do nas. Ej, faktycznie ten. Cię ale nie opuścili kraty wreszcie, także luz. No, cały czas się nie podoba, państwa. Dobra, to ty ostatnie, ja przerzucę obrazy. Właściwie w tym pokoju już. Ale zobacz, ile tego młodu wyniesienie. Tam jest policji przy wyjściu. Jak z obrazów. No. Gdzie my je w ogóle wynosimy? A tam wynosimy, czyli musimy wyjść. Dobra, musimy je po prostu wszystkie. Musimy je po prostu, jest tu raptem parę obrazów. Będziemy musieli je po prostu przenieść do tego miejsca. Do lobby. To nie problem żaden. A może tą dziurą w ścianie byśmy szybciej doszli. Nie, pan jest chyba tam bliżej parkingu, wiecie. Okej, coś tu się dzieje. No, rozwalam. Smokuje no jednak trochę ich jest, nie da się ukryć. Ej, odczepcie się od naszych obrazów, ekranu na obrazy. No kradną nam obrazy, hałastra. Dobra, to jest chyba wyjście główne. Tu chyba nie ma żadnego wyjścia pobocznego, chyba nie. Idę po amunicję. Wow. To jest? Paweł, grzejemy ich, bo tu jest. Dobra, chodźcie tu do obrazu, wychodzimy stąd. Ale tu jest policji dużo. Już wychodzimy? To za dużo policji, no. Dobra. Ja bym się jeszcze moją apteczką uleczył troszkę. Dobra, to uleczcie się apteczką, ogólnie wychodzimy już stąd. Dobra, to nie, ja biorę to ja już wolę już się ewakuować. Apteczka jest dla słabych. A nie przenosimy po kolei? Weźmy, może przenieśmy wszystko po kolei. Po kolei? Dobra, no to rzucam je tutaj. Ło, ale tam napierdzielają. Biegnę. Na górze też są. Co, znowu przerzucamy, no? Dobra. Dobra, a ten... Weźcie po jednym i przeniesiemy trochę dalej. Dobra. Tutaj trzeba trochę wrócić. O kurde, zasłaniacie mi. W miarę. Szczał. To jest dużo strasznie przy ujściu, co nie? I ja się bardzo, i snajperzy są, uwaga. I plecy nam robią jeszcze, wiesz? To pewnie do tego była ta drabina. Ja pierdzielę, no hardcore to jest totalny, ja nawet nie wiem gdzie się ruszyć.
No musimy to trochę troszeczkę poczyszczać, bo kurde, może być źle. Rzucę to. Dobra, jestem na dworzu. Dobra, wrzućcie tutaj. Troszeczkę okay, bardzo. Ja pomału będę przenosić te obrazy tutaj na dwór, żeby były na dworze przynajmniej. O. Ja spróbuję się dostać do apteczki, bo ja już ginę po prostu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sam nie tak. To jest bardzo zły pomysł, wiesz? Bo my byśmy cię podnieśli w razie czego. Ale musisz być koło nas, żebyśmy mogli cię podnieść. Ojeny. Hardcore. Laga tam, wow. Ukryj się za samochodem. I nie zwracaj uwagi na te stresy. I padłem, no, widziałem. No i po co ci padłem? Już do mnie ja pali. Mówię... No bo do kibelka chciałem szybko się dostać. Ale po co do kibelka? Wziął. Idę po ciebie. A, zostawiam. Nie idź do niego, Paweł, tu wow. On zginiesz. Ty zginiesz, jak po niego pójdziesz. Leżę między samochodami. Tu jestem, tu leżę. W sensie, że umarliście. Halo, leżę między samochodami, trzeba mi podnieść. Paweł. Czekaj! Osłaniaj mnie, panie ten. Paweł. Mam kryzysową sytuację. Czekaj, no kurde, 15 sekund. Jak 15? No masz amunicję, no kurde, strzelają do mnie, tu cała policja, cała... Biegnij! 10 sekund! Ej, ludzie, bo nie wygramy tego, jak się nie ogarniecie. Dawaj, podnieś. Wow! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Szybko. Dobra, dzięki. O kurde, ale dobra, fala się skończyła, teraz jest nasza szansa, chodźcie tu szybko przerzucić obrazy i zdejmijcie tego jebanego snajpera. No, to jest najpierw. Staramy się. A on tam siedzi gdzieś. No i gdzie te obrazy rzucamy w końcu? Dobra, dobra. Dobra. Uważaj na snajpera, Admiros, bo on tutaj cały amunicję w ogóle? Skubany. Zabiliście tego snajpera? Nikt nie ma już amunicji, skończyła się. Nie no, ja mam jeszcze. A nie no, chodzi mi o to, że tej torby z amunicją już nie ma. A, no to już się skończyła. No. No to już się dawno skończyło. Dobra, ja tu przerzucam. O, nie. O, Lender, jasne. Wow. To tak wow, strzela. Napalają. Nie mam okazji się w końcu stąd zwinąć. W końcu, gdzie to w końcu rzucamy? No tam na górę trzeba. No i tam wchodzę do środka jeszcze, stary. Tędy słuchami, patrz. Ostatni obraz zabieram. Tu i tu jest nasz samochód. Dobra, będziesz mi rzucał po prostu na murek, ja będę jechał. Ej, kurde. Jeszcze jeden obraz. Dawaj, właśnie na samochód i rzucaj. Poczekaj, jeszcze jeden obraz. Super. Kurde, czekaj. A mam! Ło, jest. Dobra, rzucajcie. Rzucajcie tu do, na górę, ja będę rzucał. Admiraz, jeszcze jeden obraz podaj, ja go przerzucę. Ja mam daleko zrzucalność. Osłaniaj mnie. Bardzo ładnie. Dobrze idzie. Tutaj jest luz na górze, także mogę biegać z tym. Dobra. Ja muszę sobie jakąś inną broń kupić, bo to jest po prostu do dupy. Byk. Dobra. Admiros. Ale stresuwa, ja nie wiem. Ostatni obraz, dobra, idziemy. Łatwo wam powiedzieć, jak tu ich jest cała armia. Wow. Ale chodźcie tu za samochody, dobra, za samochody. Admiros, schowaj się za samochodami. Zostały trzy obrazy akurat dla was. Bierzcie i chodźcie. Nie, my już mamy w ręce, a przenieś się plagu. A, w ręce macie, dobra. Nie mam amunicji. Dobra, no to... Kurde, dobra, możemy już uciekać. No właśnie chcemy to zrobić, tylko wiesz o co chodzi, jest ciężko. Przebiegnijcie, to przebiegam. Jest bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Cheat. Ostatni obraz, dawaj, bierz go. A jednak Paweł nie mnie, dobra. Come on, dobra, szybko, szybko, Admiros, zwijamy się stąd. Dobra. Shoo. Bang. Ale no i radę. Te, no to sposób. Dobra, ale dało się poścignąć, widzicie? Dało się, no, tak, 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 nie? Wszystkie misje da się poścignąć. W sumie nie używaliśmy ładunków wybuchowych, także myślę, że w drugiej dzielnicy nas nie było słychać. Tak, w ogóle. W ogóle. Ale troszeczkę. O kurczę. No, ciężko było, ciężko. 75 koła zarobiliśmy, no to miał akurat na tłumik. Poziom nowy, to ja może jednak zainwestuję w coś mocniejszego. Nie będę inwestował w takiego cichacza, tylko w takiego rozpierdzielatora. Poczekaj, a Plagusie, ty w co inwestujesz ogólnie? Ja poszedłem w tego Enforcera. No nie? Ty też Enforcera, dobra. Tak. A co? Nie, nie. Ktoś jeszcze jest Enforcer? Nie, Paweł jeszcze w sumie nikim nie jest. Aha, jestem nikim. Jestem nikim jeszcze. Jeszcze jest nikim. No. Bo ja to mogę być równie ten haker, nie? Czemu nie? Alarmy i te sprawy. I co, dostanę coś fajnego? Mamy możesz znowu hajs. Możesz zostać w sumie hakerem. A da się zrestartować skill. Tak, da się zrestartować. Dobra, no to ja idę w hakera. O, 40 tysięcy cash bonusy. Nice. Bo on robi taki rozpierdziel właśnie. Większe obrażenia zadaje i tak dobra, dalej. Dobra, ty weź sobie Enforcera. To co, chyba tyle na teraz, nie? Tak.